jak zwykle robię za pantoflarza, pedałuję wiosłami, Ewelinka będzie się dobrze bawić. Mamy łódeczkę i w końcu jest czas, aby porzucać magnesem neodymowym. Kto robi za sternika, a kto rzuca magnesem? Ty za sternika, a ja rzucam magnesem. No wiesz. Ktoś musi, nie? No przestań. Na zmianę będziemy rzucać. A to jest pierwszy historyczny rzut Ewelinki magnesem neodymowym, bo wcześniej tego nie robiła. Znaczy, magnesem nie rzucała. I będzie lipa, na pewno. Pistacje sobie zajada. To jest mój ulubiony zestaw. Ale wstań, bo musisz, wiesz, machnąć się. Nie no, a jak rzucisz? Za siebie no to bez sensu, to musisz daleko rzucić, nie? Mamy ile linki? Z 30 metrów. Nie wywalisz mnie. Nie wywalę, spokojnie, ta łódka jest stabilna. Tylko ty z tym nie wypadnij. Obojętnie w którą stronę? Co? Obojętnie w którą stronę? Pobujaj, jak rzucam, pobujaj. To mam puścić? No, jak nie puścisz, to z tym popłyniesz. 3, 4 Brawo ty! Pierwszy rzut. I to jeszcze owocny. Zobaczcie, co się wydarzyło. Nie uwierzycie. To miał być rzut po jakiś fant, po coś ciekawego, a to ściągnęło kaczkę. Ty przyszłaś tutaj na kusownictwo, czy na jakieś ciekawe fanty? Dziś na obiad kaczka będzie. No zobaczcie. Tego jeszcze w filmie nie grali, wiesz. Nie regulujcie odbiorników, to Ewelina. To wszystko ona tak działa, że ta kaczka tu przypłynęła, nie? Taś. Co tam masz na tym? Błotko. Co masz na pierwszym rzucie? Nic ci się nie uczepiło, co? Zaraz się uczepi. Ale zobacz, kaczka jest z tyłu. Też kaczuszko? Co się jej obiecałaś, czy? Tak, żeby taś, ten... Taś. Że będzie nie, ci się... Nie, co ja taś mówię, to już kaczka, nie? Jak się mówi do kaczki? No zobaczcie. Nic się nie mówi. Będzie. Ale naprawdę, na kolacji u nas. Naprawdę nie uwierzyłbym w to, jakby ktoś opowiadał, że kaczka przypłynęła do magnesu neodymowego. A tutaj się to wydarzyło, nie? Rzuć, zobaczymy, jak zadziała, nie? Kurwa. Nie przeklinaj. Drugi rzut. Podpłyniemy bliżej brzegu, bo to może nic nie być, natomiast ta kaczka jest naprawdę niesamowita. Przestań się zadziwiać kaczką, patrz tutaj na mnie, a nie. Ład, kochanie, przepraszam. Zobacz, ciągnij. Już się wystraszyłam. Czego? Tego wiosła, że mnie tu po nocy smyra. Zobaczcie, tak wygląda u nas nasze stanowisko dowodzenia. Ewelina rzuca, ja sobie siedzę na drugiej stronie łódeczki i... Ale już mi kręgosłup boli. Od dwóch rzutów? No przestań. Ta kaczka jest tam. Od dwóch rzutów, bo chyba zapomniałeś, że niedawno miałam chory plecki. Nadal je masz. No widzisz, nie mogę dźwigać ciężaru. Porzucasz za mnie? Oczywiście. Podpływamy bliżej brzegu. O nie! Bo ty wiesz, że na brzegu coś wyciągniesz. To podpłynie. Ale pokaż wszystkim maleństwo, jakim rzucasz. To jest magnes neodymowy, który ma u dźwigu 300 kg. Tylko jak na razie jeszcze nic nie tachnęliśmy, ale lada chwila coś. Jeszcze będzie. Chwila. Ostatnio mam farta, więc. Ale nie narzekasz, przecież to waży prawie kilogram. Pewnie więcej. Było branie i coś jest. Tylko ja nie mam. Zdążysz jeszcze się nałapać, spokojnie. I tak dowalasz mi ciągle w poszukiwaniach, także jak ja mam się czuć, nie? Zobacz. Oh my god! Co to? Nie wiem, ale lekkie jest. Jakiś dzwonek? Czy coś? Nie wiem. Wygląda jak dzwonek, nie? Piękne szarpnięcie i piękne branie. Na pewno stare, zobacz. Lekkie. Rzucamy brawo, dalej. Kochanie, brawo. Rzucamy dalej. Poczekaj, bo mi się tutaj maleństwo skleiło. Na dużą rybę, na dużą zwierzynę. Nie wywal mnie. O kuźwa, ale zarzut. W trzciny poszło. Tam najwięcej się chyba zatrzymuje, czy nie? O, jest. Jest już.
Dobra, następnym razem ja rzucam. No, odpływamy. Stój! Stój! Trzymaj to! Pasko! Czekaj, bo ja mam tutaj coś. To nie znaczy, że musimy parkować w tych trzcinach. Nagrywaj na żywo mam branie. Nagrywaj na żywo, patrz, mam branie. Na żywo branie. Zobacz, jaki zaciąg. Kapsel z wody. Tutaj nie wiem, czy widać pół haczyka. No i jakaś tam zrywka od czegoś tam, od puszki jakiejś, nie? Także jeden rzut, trzy fanciorki wodne. Ta zrywka to chyba od pasztetu. Może być. Pasztet, nie pasztet, ale zrywka jest. Alaminiowa. Czuję się jak... Co, jak się czuję? Jak pirat. Jak pirat. Łódkowy. No, uważaj. Już to może spróbować. Nie potrzebujemy sternika. Tak. Nie mamy odważników. Jest to kolejny nasz błąd. Musimy mieć... Udoskonalamy się. Odważniki, bo inaczej będzie lipa. To jest nasz pierwszy wypad. Mamy prawo mieć tolerancję błędu i zero profesjonalizmu. No ale co? Poczekaj. Nie ma nic. Karabinczyk do przeróbki, bo zobacz, przytyka się do metalu. Ale to wszystko to chyba normalne, czy metodą nie? prób i błędów. Nie? Mniejszy karabinczyk po prostu, nie? Okej. Okay. Patrz teraz. Na pewno coś wyciągniesz. Więcej zastrąców w tych trzcinach jest. Tutaj? Nie? Tu nie ma nic. Ty też tak mówiłeś. A nie mówiłem, że coś się trafi jeszcze. Coś a la podkówka stara. Pachnie antykiem. Mułem. Ale wiesz co? Powiem ci, że tak, nie wziąłem rękawiczek. Najgorsze będzie to, że jak wyczujesz ode mnie ten smród mułu, to nie dasz mi się w ogóle dotknąć. Bo nie jest to przyjemny zapach, ale pasja wyśmienita. Zawsze to ja mogę cię dotykać. Udam, że tego nie słyszałem. Weź w ogóle zakończ nagrywanie. Kochanie, pierwsze wrażenia z twojego wypadu. Narzucanie magnesem neodymowym z łódeczki. Pierwszy nasz wypad. Za dużo nie wyciągnęłam. W sumie to nic nie wyciągnęłam. Jednak największym sukcesem dzisiaj... Oczywiście Krzysia, bo dzisiaj to on ma farta. Jest ten ala dzwon, który wyciągnął z wody. Przekręcę, pokażę wszystkim. Piękna sprawa. Ciekawe, do czego służył. My też wiele niedociągnięć. Tak jakby na przykład te odważniki, dobrze mówię? No tak, chodzi o odważniki, które powinny być przy łódce. Jeżeli rzucamy odważniki, łódka jest zacumowana stabilnie i wtedy linkę przyciągamy do siebie, a tak jak rzucamy magnesem, to ta linka nas przyciąga z łódką. Pierwsze koty za płoty, natomiast i tak nie jest najgorzej. Także ja muszę tu wspomagać się ręką i trzymać nas, żebyśmy nie odjechali, nie odpłynęli. Tak troszkę na wesoło, ale to pierwszy raz, wiecie. Następnym razem będzie coraz lepiej. Au! Sorki! Zobacz te łapki. Dasz mi się dzisiaj dotknąć? Nie. Nie, no nie rób mi tego. No weź. No zobacz. A powąchaj jak pachną. Kupa! Fu. Niestety albo stety, efekty końcowe tego są co najmniej ciężkie. Śmierdzące. Kobiety... Kobieta ci się nie da dotknąć, złom mało kosztuje, natomiast oczywiście mówię to z humoreską, ponieważ najważniejsze to jest co? Miło spędzenie czasu razem. Od mądrego to miło posłuchać.
Powrót należy do Ewelinki, to ona dzielnie pedałuje. Żebyś nie mówił, że jesteś pantoflem. Ale cię to ugodło, co? Trochę. To odwróć się jeszcze, mój najlepszy sterniku, i pokaż miejsce, gdzie sobie dzisiaj robiliśmy żółtym, nie, połowym magnesem neodymowym, nie? Na jakim pięknym krajobrazie. Piękny, w kółko. Zobaczcie. Taki krajobraz. O, to taki piękny krajobraz. Uwierzcie mi, że aparat pewnie nie oddaje tego wszystkiego, co my tutaj czujemy i co nas otacza w ogóle. Jaka to jest frajda, że możemy jeździć, nagrywać, pokazywać się. I nawet komary nie przeszkadzają. Za skrońców tu nie ma. Akurat tutaj nie. To się ciesz. Ale satysfakcja jest niesamowita. No co, my wracamy już w tej chwili do domku. Pedałuj w tamtą stronę. Tam jest nasze miejsce sumowania łódki. I co jutro robimy? Ty wybierasz się na oko. Opowiesz jutro, jak to się wydarzyło. No. Ja oczywiście rano do pracy. Jutro może uda nam się wyskoczyć na rybki albo na poszukiwania. Zobaczymy, jak to w ciągu dnia wyjdzie. No bo też pracujemy. Ja pracuję, Ewelinka na razie co robi? Szczęśliwa bezrobotna. Żyć, nie umierać. Spływamy, zjemy jakąś kolacyjkę i pewnie pooglądamy sobie jakichś naszych ulubionych youtuberów. Ciekawe, czy oni nas oglądają. Tego nie wiem. Dziś nie, jutro może.